Cześć, tu Daniel z kanału To Wszystko Wina Elfów. Dziś będzie unboxing beginner boxa starter setu do Star Trek Adventures. Gry fabularnej opartej na mechanice 2D20. Znana i ceniona mechanika. Jest szybka, sprawna i daje dużo frajdy. Więc na tej sprawdzonej mechanice, na której między innymi też jest nowy Fallout czy Conan po polsku wydany, Fallout niedługo będzie również po polsku wydany, Achtung Cthulhu również będzie po polsku wydane, jest też Star Trek Adventures, niestety po polsku go nie ma i chyba raczej nie będzie, przynajmniej nikt na ten moment nie zapowiedział, że chciałby wydać. Zatrzymam się na tym pięknym pudełku, które no jest jednym chyba nawet z ładniejszych pudełek z starter setów. Widać tutaj, mamy dwie panie w mundurach z rodem z The Next Generation. I coś się tu niedobrego dzieje na tej planecie. Wszystko się wali, wybucha, rozsypuje, albo wręcz tak rozdziela na atomy. Tu coś, ta jedna pani w czerwonym z Command Division mundurze woła do tamtej. Prawdopodobnie jakaś pani techniczna, bo żółta. I tu są te takie słupki pola, które wzmacnia sygnał. Jak na przykład były problemy, żeby kogoś z planety ściągnąć, to te słupki takie stawiali. Więc no jak się te panie jakoś szybko nie wydostaną z tej planety, to się może źle skończyć. Widzimy tu jakieś relikty, jakieś kultury i technologii, artefakty, może jakaś świątynia czy coś. No, bardzo intrygująca okładka. No, z tyłu mamy jakby rozszerzenie tego obrazka i mamy też opis, co się znajduje tu wszystko w środku. Mamy zasady, skrócone zasady, książkę z zasadami do tego systemu. Mamy książkę z kampanią. Mamy 6 gotowych kart postaci, z tym, że jedna to jest karta statku. Statek jest tu poniekąd traktowany też jak postać i może na przykład nam pomagać w testach. Mamy zestaw kości specjalnie do tego systemu, tokeny i mapki. Tu podglądowe zdjęcie i zobaczmy sobie do środka. Ja już tego beginner boxa używałem. To nie są w wypraskach te tokeny, tylko już w woreczkach strunowych. Mamy tutaj między innymi Romulan, to tacy wredni kuzyni Wolkanów. Bardzo ciekawi przeciwnicy, statek romulański. Mamy tutaj postacie, w które się wcielimy, oficerów floty. No jest tego całkiem sporo, mamy nawet też nasz statek. Są to z tektury tokeny dobrej jakości, są dwustronne, ładne. Mamy tokeny do punktów impetu, różnie one są nazywane. To są po prostu te dobre punkty, które gracze używają. I one są z symbolem federacji. I mamy też te złe punkty mistrza gry, zwane tretem. Można
jak po prostu nie mamy tych dobrych punktów, to kupujemy sobie jakby te złe i później one się kumulują i mistrz gry może jakoś wydać, aby nam życie uprzykrzyć. Mamy zestaw kości. Są to kości dobrej jakości. Cóż, ta K20 totalnie niczym się nie różni od zwykłej K20. Natomiast te K6, one mają taki sam układ jak kości Dokonana, Fallouta czy Aktum Cthulhu. Można też używać zwykłych K6. Wówczas jakby na jedynce to jest jedno trafienie, na dwójce dwa trafienia, 3-4 to są puste pola, a 5 i 6 to jest trafienie i efekt. Więc tu mamy znów symbol floty, gwiezdnej floty. Mamy 4 te K6 specjalne i 2 K20. Normalnie ten system nazywa się 2D20, bo zazwyczaj rzuca się dwoma K20, ale czasem trzeba ich więcej. No tak z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że tak lepiej mieć z 5-6. Następnie, o tak, pomogę, mamy tutaj zasady, Starter Rules. Na okładce mamy statek Gwiezdnej Floty Galaxy Class. No i mamy wprowadzenie, takie podstawowe rzuty, konflikty i zasady dla statków. Całkiem ładne tutaj grafiki. Na mostku się coś niedobrego dzieje. Tutaj znów jakieś świątynie obcych ras. W ogóle cały ten tu podręcznik jest tak wizualnie przypomina system operacyjny tych konsol wszystkich, które były na pokładzie statków. Tu jest właśnie rozpiska, to co wam mówiłem, tych kaszustek. Momentum to jest ta dobra waluta, jak powiedziałem, impet. Chyba tak Jaksa z RPGowej Alchemii to na polski przetłumaczył. Albo ta z Kopernikus. Nie jestem pewien. Pozdrawiamy i Kopernikusa, i Jaksę. Ogólnie to, co zrobił Jaksa, takie. On przetłumaczył i kartę postaci, i takie skróty zasad. Jest to dobrze zrobione. Polecam, jest za darmo do pobrania na stronie Jaksy. O, co ciekawe, tu mamy phasery. Tu mamy pokazane, jak walczą właśnie z Romulanami. Tam biegnie jakiś Romulanin z dysruptorem. Tu pani bije się z jakimś Cardassianinem. Znów mamy mundur z The Next Generation. Osobiście bardzo lubię te mundury. I ta kampania również się rozgrywa w tym okresie The Next Generation i późniejsze. Wiecie, Deep Space Nine, Voyager. Tak, a tu mamy właśnie kampanię i mamy Warbirda od tych, no właśnie, Romulanów. Ale myślę, że już tej kampanii wam pokazywać nie będę, bo może spoilery zawierać. Stron ma to tak 50 około. O, mamy skrót zasad z tyłu na książce zasad, 23 strony książka zasad. Jest to mega pomocne. Karty postaci, con officer, czyli taki pilot.
rasa, values, czyli wyznawane wartości, to jest ważne w Star Treku. Jak to kiedyś powiedziała kapitan Janeway, że jakbyśmy nie przestali kierować się naszymi wartościami, no coś takiego powiedziała, że wartości są bardzo ważne. Spaliłem. Chciałem zacytować, błysnąć, nie wyszło. Atrybuty, cechy, 6 i 6 takich umiejętności je w różnej kombinacji ze sobą można używać. Fokusy, czyli jeśli umiemy na przykład nawigację pod kon podciągnąć, to wówczas jak będzie na K20 poniżej 4, będą 2 sukcesy zamiast 1. Specjalne talenty, equipment, wyposażenie, tu jaka broń. Bez broni rzucamy 3 K6 na obrażenia, a używając phasera możemy na odległość rzucamy 4 K6. Determinacja, stres. I co ciekawe, na odwrocie tych kart postaci mamy ściągę z najważniejszymi zasadami. Oprócz pani pilot mamy też medyka. Tak, to są takie mundury z Deep Space Nine Voyagera, już nie są aż do brzucha w danym kolorze, tylko u góry, żółty, niebieski, czerwony. Pierwszy oficer, Chief Engineer i na każdym na odwrocie są te zasady, no i Chief of Security. I 6 karta statku, to jest statek jak w The Next Generation z tym układem i pewnie z odłączaną tą sekcją. I mamy też mapy. Tu, co my tu mamy? O, to jest ten deck inżynieryjny, tu jest Warp Kern. I no, po prostu ta sekcja inżynieryjna, turbolifty. Na odwrocie mamy tutaj powierzchnię planety. To coś zagadkowego. Jakiś portal czy coś. Prawdopodobnie do konfliktów przestrzeni kosmicznej. Znów planeta. I tu mamy sekcję medyczną. Tak, i to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.